Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale Vivo X60 Pro. Myślę, że całkiem bardzo fajny, dobrze skonstruowany, dobrze ogarnięty smartfon. No cóż, chwilę go mam, więc takie może na razie pierwsze wrażenia odnośnie Vivo. Co rzuca się w oczy, jak wygląda, jak ze specyfikacją. No to cóż, pierwsze co naprawdę, powiem Wam, że telefon mi się mega podoba. Sam wygląd, ten tył, czyli taki... ni to jest szare, ni to niebieskie, ni to jest... takie bardziej wchodzące w jakiś fiolet, no ale fajnie zrobione plecki, które w dodatku się mienią, to naprawdę mega na plus. Zestaw aparatów z gimbalem, ale o tym za chwilę. Widać od razu, że są sygnowane Carlem Zeissem, fakt, że troszkę gdzieś tam kurzyk te sprawy się to brudzi. Z wyglądu dalej od dołu fajnie, dół taki bardzo, mówiąc krótko, ładnie ścięty, to mi się podoba. Oczywiście jak to by było, zawsze zobaczmy przy okazji temat związany z kartami SIM, jak to tutaj wygląda. No na dzień dobry widać, że jest uszczelka, możemy... O, coś mi ostrość nie łapie dzisiaj aparat. O, dobra, jest uszczelka i co możemy zrobić? Dwie karty SIM, ale nie rozszerzymy pamięci, szkoda. To na minus, głośnik, oczywiście mikrofon, te sprawy. Od góry też fajnie, płaska taka krawędź z mikrofonem, lewa strona, tylko paski antenowe praktycznie czysta. Prawa strona, jak widać, mamy tutaj przyciski do głośności, jak i również power, który jest taki fajnie kropowaty, delikatnie. Telefon w dłoni naprawdę wygląda nieźle. I oczywiście to, co mamy na froncie. Na dzień dobry widzimy, że dosyć duży wyświetlacz, 6,56 cala, co od razu widać, że jest AMOLED-em, gdyż no jak było widać, mamy tutaj no, takie mało na display, coś można poustawiać, ale na pewno jest temat związany z odciskiem palca, co przy okazji możecie zobaczyć, że naprawdę dosyć szybko on działa, to trzeba przyznać, może jeszcze jedna próba, jak to wygląda. No jest turbo szybko i takie czytniki lubię. Jak ze zblokowaniem twarzą? Czy ja już ją skonfigurowałem? Chyba nie, więc muszę to zrobić, więc pewnie będzie o tym później. Ale co odnośnie samego ekranu, jak już powiedziałem, 6,56 cala, odświeżanie 120 Hz, AMOLED 2376x1080, spoko, według mnie wygląda to fajnie, częstotliwość odświeżania te 120 Hz, no czuć jak to zwykle. W sam system, jak widać, nakładka wygląda jak wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze właśnie ważne tematy ustawienia w ogóle odnośnie ekranu, wyświetlacza, co my tutaj mamy. No, jasność automatyczna, ale wyłączyłem, rozmiar czcionki, domyślam, wygaszacz. No, nawet jest do pobiegania migotaniu, częstotliwość odświeżania ekranu. Dajmy sobie 120 Hz. Wiadomo, zawsze to trochę więcej Wam baterii zużyje, no ale wiadomo jak to jest. Ekran zagięty i widać lekkie takie zaróżowienie na granicach, skądś to znamy ze starych modeli Samsunga. No cóż, te AMOLED nie są idealne, więc to przy okazji tutaj możecie sobie zobaczyć w tym temacie. Co tu jeszcze w ogóle jest ciekawego? No, trzeba to sobie przejrzeć. Ale nakładka widać, że w miarę spoko, aktualizacja, tu mamy Fun Touch OS-a, aktualnie widać, że jest najnowsza wersja, informacje o telefonie, co nam tutaj Vivo powie, 11 Android, informacje o oprogramowaniu, 1 październik zabezpieczenia, no nie jest źle. Ale jak już jesteśmy tutaj, no to co drzemie, co mamy w środku, otóż to tego smartfona. Myślę, że konfiguracja jak na ten rok, moim zdaniem chyba najlepsza z możliwych, jaka może być. Cóż, Snapdragon 870, 12 GB pamięci RAM, 256 pamięci wewnętrznej, plus możecie sobie też rozszerzać w racji, w ramach, no jak to się tam zwie, tego rozszerzenia pamięci z pamięci zwykłej telefonu do tych nawet i 16 GB. No cóż, czemu mówię, że ten Snapdragon 870 według mnie jest optymalny? Po pierwsze się nie grzeje, wydajnością nie ustępuje praktycznie prawie że wcale Snapdragonowi 888, a telefony tańsze i moim zdaniem naprawdę fajnie działające, więc pod tym względem myślę, że spoko. Co dostajemy w ogóle w zestawie, bo zestaw jest dosyć bogaty. Plecki plastikowe, dosyć specyficznie ogarnięte, no mianowicie chroniące tutaj boki, znaczy dół praktycznie i górę, boki są praktycznie wolne od czegokolwiek. No spoko, telefon nawet, no one się rysują, to już musicie wiedzieć, że plastik to musi się porysować i to się niestety tak dzieje, więc no jest ochrona, ale no mogłoby być coś innego. Myślę, że dalszą częścią zestawu słuchawki osłucham na mini jacka, bo właśnie, dlaczego są na mini jacka? A, bo są, jest przejściówka
z mini jacka na USB typ C. No śmiesznie zrobili, zamiast słuchawki na USB typ C są mini jackowe razem z przyciską. Oczywiście w zestawie nie zabraknie ładowarki. Ja myślę, zanim ładowarka to bateria 4200 mAh i ładowarka Vivo Flash Charge 2.0, która daje Wam maksymalnie 33 W. No nie jest to jakaś turbo, jak na 67 albo 120, co po niektórzy potrafią już zrobić, ale myślę, że taka ładowareczka spoko w zupełności powinna do w miarę szybkiego ładowania wystarczyć. No i cóż, co mamy tu z tyłu, bo myślę, że to jest najważniejsze. Zestaw aparatów. 32 megapiksel, tylny aparat 48 megapikseli i 13 i 13. Co ten główny jest jeszcze stabilizowany w 5 osiach, jeżeli chodzi o gimbala. No ciekawie, ciekawie. Na froncie 32 megapikseli, piksele w tym aparacie, który jest, no, jak widać, w którym miejscu. Co z ciekawostek odnośnie jeszcze samych aparatów, światło główne, głównego aparatu 1.48, kolejny jest 2.2 i kolejny 2.46. Co nam te aparaty potrafią zrobić? Bo to jest chyba marudzonko jakieś podczas korzystania. Dobra. Co potrafią nam standardowo zrobić? No widać, że można zrobić zdjęcie szeroko, można zrobić standardowo, można zrobić dwukrotnie. I cóż, jeszcze możecie sobie cyfrowo dojechać nawet i 20. Więc to takie, no wiadomo, kto się bawi, to może. Ale myślę, że ciekawsze może być to wideo. No i właśnie zobaczmy sobie, jak to tutaj na szerokim kącie. No trochę nie ma jakoś bękiej stabilizacji, moim zdaniem. Na standardowym spróbuję Wam wrzucić to za chwilę, te nagranie, które tutaj zrobiłem. Czy to tak będzie fajnie, czy nie? No, specjalnie mocno dosyć ruszam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale spoko, jak widzicie, możemy sobie przerzucać się między aparatami podczas nagrania. To dosyć fajna, myślę, że opcja. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o dodatkowe tryby? Można z pełną rozdzielczością matrycy zrobić. Jemucie na żywo. Chyba powinno być ujęcie, gdzieś jakiś błąd w tłumaczeniu, no zabawnie. Jakiś jest tryb preferując kanalny, dokumenty, gwieździste niebo, no ciekawe, zwolnione tempa. Tempo znaczy się też jest, jest tryb nocny, ale oczywiście o fotkach będzie sam film, który zrobię, no oczywiście jak to zwykle u mnie na kanale, więc na to musicie troszkę poczekać. Co jeszcze? Standardowo, jeżeli chodzi o sieci, no to jest już obsługa 5G, więc bardzo dobrze, więc telefon no to już standardem jest to, co być powinno w tym temacie. Dwie karty SIM to wiecie, że możecie włożyć, bo już Wam to powiedziałem. Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, Bluetooth 5.1, jest NFC oczywiście, jest OTG na USB, więc można też coś podpinać. Reszta czujników takich standardowych, wszystko co być powinno być, jest w tym, że tak powiem, smartfonie. Działa? Powiem Wam, że już coś tam sobie pobawiłem się nim trochę, jak już widzicie, z racji tego, że mamy poinstalowane aplikacje do moich speed testów i zdradzę, że naprawdę, naprawdę jest dobrze. Polecam zerknąć później, jak już zaczną się pokazywać speed testy z tym smartfonem. Można się naprawdę zdziwić, bo wydaje mi się, że jest naprawdę nawet bardziej niż dobrze. Ale to nie zdradzając, zobaczycie pewnie w przyszłości. Tyle. Tyle odnośnie Vivo X60 Pro. Ja biorę się za dalsze testy. Playlista będzie się budowała. To co zwykle wszystko o nim sobie się u mnie dowiecie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.